Siemano ludzie, jedziemy dalej. Jesteśmy już w tym bunkrze. Aha. Zajebiście. Skoro masz do ładowania tego laser, coś tam... No, ale nie mam lasera. Wiem, ale mówię, że skoro masz do ładowania, to pewnie tutaj będzie to takie bydle, co ma te lasery. Być może. Gówniak taki. Jest. Na razie to obejdźmy. Czego to są takie w ogóle gówniaki? W ogóle ja nie aktywowałem sobie uzbrojenia, nie doładowałem. A ja bym z czym, szczerze mówiąc, połączył tutaj magazynki. W tym Sturmgewehrze. Zastanawiałem, czy w granatach czegoś nie robić. Chociaż tych granatów ja tak dużo nie mam. Sam nie wiem. Ja bym to wzięła miotacz ognia. A może powiększenie zbiornika? No, to bym miał więcej rzeczy. Bo w tych granatach ja je teoretycznie mam, ale niezbyt często tak naprawdę. Dobra, dajmy do tego powiększenie zbiornika. Bo tych 10 to nie jest zbyt dużo. Gdzieś powinna być stacja do ładowania. No mam ten... Kuźwa. Co to się stanęło? No tu już nie mogę więcej niż setkę. Tankujmy. Kawę do grubania. No 20, no to już jest całkiem potężna liczba. O, tam mamy dowódcę. Możesz dołem? No. To nie jest do pomocy. Ale tam stoi. Das Gesundheitsministerium hat an den Ami-Schulen jeden Sport außer Gymnastik und echtem Fußball verboten. O? Davon wusste ich nichts. Ja, nie słyszałem od początku, czy nas nie wiem. Willst du mal eine lustige Geschichte aus dem Arbeitslager in Baltimore hören? Na klar. Also, eines Tages fragten mich die Gefangenen, ob sie Sport machen dürften. Ich sagte ihnen, dass das auf jeden Fall Fußball sein müsste. Kein Baseball, kein Handball. Nicht Handball. American Football. Ach ja, so nennen sie das. Also gab ich ihnen einen alten Fußball, den die Wachen in ihren Pausen benutzt hatten. Wissen die Cowboys denn überhaupt, wie man Fußball spielt? Sie haben es versucht, war sehr lustig. Rannten rum wie aufgescheuchte Hühner, völlig ohne Taktik. Und ständig lagen sie irgendwann aufeinander. Die haben sogar den Ball in die Hand genommen. Du machst Witze. Ich schwör bei Gott, es war so. Ach, das Lager fehlt mir. Aha. Was ist damit überhaupt passiert? Geschlossen. Und sind die Gefangenen ausgegangen. Oh. Aha. Okay. Dobra, zabijaj tego szefuncia. Fuck. Żeby się teraz tylko jakaś rozruba nie wyszykowała. Ja nikogo nie widzę. Się mogli już poukrywać, niestety. Słyszę jakiegoś dużego gówniaka. To by mi się zdawało. Fuck, sam nie wiem. O kurwa, są cyborgi. Zajebiście. Mówiłem, że coś słyszę. All right. Who's next? Pieprzone cyborgi. O, a tu mam przecież tego.
weźmy go. Jego olei z tego dziadygę. To olejem strzela. No, tymi wybuchowymi, no. A, to co się tam bierze i trzyma dla PT? Tak. O kurwa. Ktoś się zamyka, to nie jest dobrze. Bo to się tak otwiera, zamyka, otwiera, zamyka. Aha. Zgaduję, że tam muszę iść. Albo i nie. Nie wiem. Czekaj, nie mamy mapy. Fuck. Dobra, ja poczekam, aż będzie następny. A ty nie możesz tamtędy wejść? No, tu nic nie ma. O. Tak samo wejście tutaj. No, wszystkie drogi tutaj prowadzą. Nie, no tędy muszę iść. Ausgang, no to wyjście. No nie wiem, czy dobrze poszedłem. Teraz zostawmy to gówno. Nie, dobrze poszedłem. Bo masz automatyczny zapis. Tak. No kurwa. Tą te gówniaki tu muszę. 20-30. Czemu broń tak sobie po prostu leży? No fajnie, nie. Ktoś tu idzie dużego. Albo i nie. Żeś mi stracha zrobił? Ja w takich miejscach powinno być dużo szczelin. No to taka dupa. Tego oficera najpierw dopadł. 10. O, to jest ten robot. Ubijmy dziada. Ciekawe, czy ktoś... O fuck, życie nie skończy. No właśnie. Gdzieś jest. Gdzieś tu pójść po łazie. 9. Gdzieś tam pewnie łazie. Bo to jest ten wielki... Wielkie bydle, a ja nie chcę się z nim bawić. 7. Czekaj, a tam jest jakieś przejście. Co ty spryciarzu? Mógł. Co to? Kamp w pistole, to ten taki co rakietami strzela. Jesteś pewien? Tak. To jest dobre na te duże gówniaki. Ale głośne też jak cholera. Aha, no to najpierw musisz zabić oficerka. Na to wygląda. Nic szczególnego. On tutaj gdzieś. Koniec. Po robocie. Tylko co dalej? Bez kitu, mam tu jakieś zwolnienia. Może zanim oni mnie zauważą, to mija jakaś chwila. Tak, tutaj miałem iść, okej. Zobaczmy te grafiki. O! Blaskowicz. Nasza głowa.
podłączyli mu jakieś elektrody. No to odłączyli, wsadzili i już działa głowa. Trochę posrany. O jest. No Jezus, strasznie to wygląda. No, bo straszny jest. Ania, bombaty. No, i set. A widzisz, a to ciało podtrzymywali, czy to było po prostu żyjące, normalne ciało? Ciekawe. Fajna technologia, bez kitu. Bacon. Kurwa, on tu jest wielki pał Stein. A ja muszę z dwóch tych otworzyć. Przyciągnij dziwnie po prawej, no dobra. Muszę iść jeszcze do tej po lewej. Duży gówniak. Fuck. No ej, no już mnie nie szukacie, no ja umarłem. Możecie po prostu zachęcać twoją śmiercią. Oh fuck. Ten duży jest? Tak, to tutaj jest tak, że jak mnie zauważają, to mam jeszcze takie właśnie zwolnienie, sekundę, żebym mógł zgalić. Oczywiście kolejny wszedł. Ja jebie. Mówiłam, żeby najpierw zrobić tego jednego. No cóż. Pałko. Oni jeszcze na górze są. Porwę. Jesteś jednak. Dlaczego nie zabiłeś tamtego? O kurwa. Ja pierdolę. No to już było nie do zabicia. Mówię, że parówą jesteś. Niby czemu? No najpierw, się, parówa. Najpierw się wszystkich zabija, potem się odblokowuje kolejne drzwi. Jestem spierdzielą. Mogę to ewentualnie zaminować. Ty, bez kitu. Niech tam wlezie. Chciał tu wejść. Ma tu wejść. Inaczej jest grubo. Kolejny. Patrz. Też ty. Mój kujorku. Bo jakbym to tutaj... Ja za ich tu jest dużo. No weź za... Co? Weź zaminuj tego typa, który jest na górze. Też tego parówę, tą wielką. Ja nie wiem, gdzie ta duża parówka jest. Tylko ten mały. Nie stoi obok niego ten duży? Nie, to są chyba dwóch małych. Ostatnio nawet jak stoi, to go nie trafi. Dobra, czekaj, to trzeba coś mądrze zrobić. A nie, jednak stało dwóch. Ale no to bez sensu zmarnowałem tutaj trochę pocisku. Nie, dlaczego? Przecież to ja mam wrażenie, że on zaraz tutaj przyjdzie. To nie tak. Albo i nie. Żadny wcześniejszy. Dobra, czekaj, ale tutaj były te dwie... Te dwa wielkie skurwysyny. Zrobimy szybki ten. On się wygrywa. Bardzo mi dobrze. Co? Co to był za wybuch? No ja go wybuchłem. Ale takie... Ale aż takie? I zmarnowałem tylko 10, tak to już bym nic nie miał, tak jeszcze mam, całkiem spoko. Coś czuję, że raz jakiś drugi będzie na mnie szedł. Nie no, było tylko... Ale dam ci z góry jeszcze. Dobra, jebać ty tu z góry, naprawdę. Aha. Szukają cię. Szukają.
Dobra, udało się to zapiszę znowu, żeby nie było, że coś teraz pierdzieli. Jest dobra opcja, to jak się wychyla mi czas zwalnia. Czy tu teraz dalej iść? Sek, to jest wielkie. Gdzie ty w ogóle jesteś? Bunkier. Ale jaki bunkier? O nie, duża sala. Nie lubię dużych sal. Znaczy, myślę, tam że już, tu będzie tak... Już są. Widzisz, tam jesteś uszkodzone. Coś tu kuźwa będzie. Ta wielka ta? Nie wiem. Oho, automatyczny zapis. Albo i nie. Znowu są te płyty, które się otwierają i zamykają. Czy to się dało otwierać? Chyba nie. Czekaj, to bym szczerze... Kuźwa, same na te prądy. Ja nie mam nic na prądy. Ja chciał oleju. O! Trochę było. No chodźmy. Kolejna duża sala. No, to nie lubię dużych sal. Masz prąd? Nie, to telefon. O kuźwa, Panzerhund. Uwielbiam go. A to był ten, który był w pierwszej, no nie? No. Jezu, to jest strasznie agresywny. Trzeba go zabić od razu. Jak? No, bombami, no a czym? Kurwa, jak to robiło. No co ty jesteś? Nie, padł. Ja pierdzielę, 20 magazynków, znaczy 20 tych. Dopiero go ruszyło. O kurwa, kolejny! No nie! Jaja se robią. Lepiej, żeby cię nie zauważył, wiesz? Ale chyba już cię widzi. Jezu, co? No pamiętaj, że tracisz, zaczniesz tracić życie. Ja chyba muszę przed nim uciec, nie zabiję go. Już tracę życie. Muszę przed nim spierdzielić. Fak, ja teraz umrę. Ja jebie, otwieraj się! Ja pierdolę. Pan wejdzie przez to? No jak się otworzy, to tak. Gdzie mam dalej iść? Gdzie tu jebaniec? Zamykaj się, zamykaj się. No i chuj. Wszedł tu? Serio? Czy to są złe drzwi? Nie tutaj mam biec. Jak to się otworzy, muszę sobie karać. Zamykajcie się drzwi. Uff. Emocjonujące. Nie ma w ogóle tego, żeby oleju doładować. Co za syf. Specjalnie to zrobili. O! Jest laser? Nie wiem, czy to laser. Tak, to laser. Z tragedii już teraz nie wejdzie. Wyjdź i wstadzaj. Dobra, padł. No nie. I. Dobra, nie podpuszczam. Like when I was little. Shooting cans with my BB gun. No tak. Except bigger can. Bigger gun. Wszystko jest większe. Dobra, no to poszło całkiem ładnie, tylko dalej nie wiem, gdzie mam iść. Czyż
czyżby trzecie drzwi okazały się dobre? Też nie mam gdzie iść. Może musisz się gdzieś przycisnąć. O, tej olejówka. Nie, weźmy to. Prąd jest jednak lepszy. I czy tutaj było doładowanie oleju? Kuźwa. Serio. Co? Paruwa. A, moja jesteś karny. Wiem, no już trzeba kończyć, bo już 20 minut. Tylko nie wiem, gdzie dalej pójść. Ale to chyba sobie rozkminimy w następnym odcinku po prostu. Nie wiem, byłem już tam. Stało tylko tutaj iść. Stąd przebyć. Ale tam chyba wszyscy. No właśnie, więc ja już nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, będziemy to rozkminiać potem. Dzięki za oglądanie i pa.